Cześć wszystkim, witam w kolejnym Feologu. Dawno nie było, ale ostatnio robiłem Q&A na Instagramie. Kilka osób pytało o Feolog właśnie nowy, czy będzie, czy będą dalsze, także nagram coś i dzisiaj chciałbym zrobić takiego Feologa, powiedzmy, w którym będzie więcej informacji. Chciałbym pokazać wszystko, nie ma czego ukrywać. Chciałbym dzisiaj pokazać swój dzień jedzenia. Dziś jest dzień wysoki, high carb. Widzieliście z rana moją wagę, poziom cukru. Później więcej powiem, na jakim etapie jestem, jakie mam plany i tak dalej. Chciałbym tu zawrzeć właśnie dzień jedzenia, dzisiejszy trening nóg czworogłowych z naciskiem na mięśnie czworogłowe i też omówienie właśnie planów. Pokażę też dokładną rozpiskę suplementacji, tej mocniejszej suplementacji. Wytłumaczę co, jak, dlaczego. Także mam nadzieję, że zainteresuje to Was. Oglądajcie, a ja zapraszam na pierwszy posiłek. Właśnie będę jeść śniadanie. No i tak wygląda moje śniadanie w dniu high carb. Dziś tłuszcze są ekstremalnie nisko, w zasadzie jedyne tłuszcze dodatkowe to jest jedno białko, jedno całe jajko, przepraszam, do śniadania. Mamy tutaj właśnie omlet z pięciu białek jaj, przepraszam, czterech białek jaj i jednego całego jaja. 8 kromek pieczywa tostowego. W środku jest 100 gram piersi z kurczaka wędzonej. W omlecie jest 150 gramów piersi z kurczaka. Tutaj mam 130 gramów płatków owsianych, pół banana, plastera ananasa, czyli około 100 gramów owoców. To jest suplementacja. Tak, insulina, którą też stosuję w dzień wysoki, stosuję dodatkowo długą insulinę Lantus, ale to wszystko omówię później. Także jem, zapraszam na oglądanie odcinka do końca. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. No dobrze, więc pora na kolejny posiłek. To jest posiłek numer 2, posiłek przedtreningowy. Tutaj mam 150 gramów mąki ryżowej, kleiku z mąki ryżowej. 100 gramów owoców, czyli plastera ananasa, czyli 40 gram i 60 gramów banana. Tutaj izolat 60 gramów, a tutaj też razem w tym posiłku makro, które to podam, to będzie policzone razem właśnie z shake'iem intra. I tutaj mam shake przedtreningowy i w trakcie treningu. W zasadzie są takie same. Tu jest w szejku przedtreningowym 5 gramów kreatyny, 15 gramów EAA, 40 gramów dekstrozy i 4 gramy leucyny. Szejk intra jest taki sam. Hormon wzrostu, całą dawkę podaję bezpośrednio przed treningiem. Dlaczego? To powiem Wam później przy omawianiu cyklu. Także to tyle. No, jemy i za jakąś godzinę zaczynamy trening. Ten posiłek trawi się bardzo szybko, także nie mam żadnych problemów, nie zalegam w żołądku. Trenuje mi się po nim dobrze.
Góra, góra, góra. No dobra, to jesteśmy po treningu. Jak widzieliście, urywki z treningu. Nie nagrywałem wszystkich ćwiczeń. Później to omówię, jak wyglądał trening. A teraz czas na posiłek potreningowy. I tutaj mamy 80 gram izolatu białka w shakerze. A tu w misce 200 gram mąki ryżowej. Tak, lejku z mąki ryżowej. 80 gram płatków kukurydzianych i słodkich, taki miks 50 kukurydzianych, 30 słodkich, cały banan i 50 gramów truskawek. I tak to wygląda. To jest 250 gram węglowodanów, jakieś 70 gram białka i to jest posiłek potreningowy. No i pora na kolejny posiłek. Jak widzicie, na dwóch talerzach. No jest tych węglowodanów sporo, na koniec dnia zobaczycie. Taka wada szybkiego metabolizmu. No i jednak jak się ma trochę masy mięśniowej, to ten metabolizm potrafi być naprawdę zaskakujący. Podniosłem właśnie w tym tygodniu delikatnie kalorie, bo ta waga tak naprawdę mi spadała. Tak, po dniu niskim spadała mi dość nisko i tak naprawdę stoję gdzieś na tym samym punkcie, nawet lekko poprawiam jakość, nawet ta waga lekko leci w dół. Także dołożyłem troszkę kalorii, 50 gramów węglowodanów na dzień. Przypuszczam, że to będzie zdecydowanie za mało. W każdym razie zobaczcie, jak wygląda mój posiłek. Tu jest biała ryba, mintaj, 400 gramów. Pamiętajcie, że ryba ma mniej białka niż mięso, na przykład z kurczaka, że zawsze daje jej trochę więcej. A tutaj mam płatki ziemniaczane, które na pewno znacie, jeżeli mnie śledzicie. 120 gramów płatków owsianych, 100 gramów ryżu i odrobina surówki. A tak wygląda ten posiłek. Przede mną posiłek numer 4, bo przede mną jeszcze 2 na dziś. I mamy następny posiłek, już przedostatni. Tutaj jest 200 gramów makaronu ryżowego, odrobina warzyw z mieszanki chińskiej i pierś z kurczaka, grillowana i blendowana. Taki mój sposób. Może nie wygląda, ale świetnie smakuje. I 100 gramów jabłka. Brnęliśmy do ostatniego posiłku. A wygląda on tak. Tutaj mam w tej miseczce jogurt, naturalny skyr, duże opakowanie, czyli 330 gramów. Do tego płatki kukurydziane, 40 gramów, dwa plastra ananasa, czyli jakieś 80, cynamon. Tutaj mam 6 kromek pieczywa tostowego, pszennego. W środku jest 150 gramów piersi z kurczaka, a tutaj takie wafle ryżowe, 60 gramów waflów ryżowych, cebulowych z Good Fooda, dostępne w Lidlu. Naprawdę są dobre w smaku, są też bez glutenu, bo są kukurydziane, także fajna opcja. Ogólnie, jeżeli chodzi o właśnie czy płatki kukurydziane, czy wafle kukurydziane, bardzo dobrze wchodzą, też nie ma raczej żadnych problemów żołądkowych po tym. Także dobra opcja, gdy ma się tyle do przejedzenia. Tutaj suplementacja wieczorna. Tutaj jak widzicie jeszcze BPC. Boli mnie troszeczkę kolano, także dzisiaj też trening nie był taki 100%, także lewe kolano pobolewało, także trzeba będzie w tym tygodniu podać troszkę więcej BPC niż normalnie. I TB500, TB500 akurat nie wyjąłem, ale też będę aplikował. No i co, opowiem teraz troszeczkę o tym, jak wygląda moje wspomaganie. Tutaj mam wszystko rozpisane na telefonie, także będę sobie zerkał, żeby niczego nie przegapić, bo czasem można zapomnieć. No trochę tego jest, nie oszukujmy się. Także zaczniemy
od początku testosteron, enantat plus propionat. Lubię takie połączenie, nie lubię bazować tylko na długim estrze. Jakoś na połączeniu długich i krótkich estrów czuję się lepiej. Jest 125 mg testosteronu enantatu dziennie i 25 mg propionatu. Czyli 150 dziennie zdaje około grama tygodniowo, 1150 mg. Dlaczego dawkowanie dzienne? Dlatego, że stężenie jest bardzo stabilne. Wszystkie aromatyzujące środki właśnie dawkuję codziennie. Z uwagi na to, że też łatwiej kontrolować aromatyzację w takim przypadku. Drugi środek to Equipoise, czyli Boldenone. Dawka taka sama jak testosteronu, 1150 mg tygodniowo, czyli 150 mg dziennie. 5 razy w tygodniu dochodzi testosteron base, czyli bezestrowy, na oleju. 50 mg w dni treningowe, przed treningiem, tylko w dni treningowe. Czyli 250 mg. Tren Enan. 200 mg tygodniowo, tak, tylko 200 mg tygodniowo. Dla lepszego partycjonowania składników odżywczych tren ma unikalne właściwości. W tej kwestii żaden inny środek nie przewyższy go, jeżeli chodzi o partycjonowanie składników odżywczych. Poprawia też wrażliwość insulinową, a przy takiej, że tak powiem, skromnej dawce bardzo dobrze idzie zachować gdzieś tam powiedzmy to zdrowie w ryzach. Od zeszłego tygodnia, żeby popchnąć siłę w górę, popchnąć trochę kilogramy w górę, doszedł Anavar w dawce 100 mg, też 5 razy w tygodniu, czyli tylko w dni treningowe. Całą dawkę tutaj stosuję przedtreningowo. On będzie iść pewnie jakieś 4, maksymalnie 5 tygodni i później go odstawiam. Następnie, a czemu Anavar? Mam jeszcze tak, no dla mnie to jest tak naprawdę jedyny środek oralny, który stosuję podczas budowania masy mięśniowej obecnie. Kiedyś stosowałem Anadrol, Anapolon, Superdrol czy Metanabol, aczkolwiek z wiekiem, z wyeksploatowaniem organizmu te środki, że tak powiem, zaczęły negatywnie działać na mój układ trawienny. Po prostu nie mogąc jeść, nie zbudujemy żadnej masy mięśniowej, żadnej siły, także to nie ma żadnego sensu, tak? A Anavar nie ma takiego efektu, jeżeli chodzi o blokowanie apetytu, przynajmniej u mnie, a jakieś problemy trawienne. Ma też bardzo mały wpływ, jeżeli chodzi o wątrobę, bo jest metabolizowany całkowicie w nerkach, także jeżeli chodzi o wszystkie steroidy z 17 grupą, on jest najmniej toksyczny dla wątroby, co też tutaj w kwestii trawienia jest bardzo ważne. No i nie ciągnie dodatkowej wody, to też przy mojej wadze jest bardzo ważne, ponieważ no już ważę około 130-135 kg, zależy od okresu. I każdy dodatkowy kilogram tak naprawdę to jest obciążenie raz, że dla wydolności i nie mogę wtedy normalnie trenować. Mam back pumpsy i tym podobne rzeczy, także na warze tego nie mam. Dlatego właśnie jeśli chodzi o oralne środki, tylko i wyłącznie o okresie masowym. Proviron 50 mg dziennie, 2 razy po 25. Jestem zwolennikiem stosowania Provironu cały rok, żeby ten stosunek DHT był dość wysoki, DHT estrogen do estrogenu, żeby to było jego DHT dobrze, wtedy lepiej się czujemy, szczególnie gdy stosujemy nadrolony, ale ogólnie też samopoczucie jest lepsze, nawet jeśli ich nie stosujemy. Armidex 1 mg co drugi dzień i teraz insulina. Lantus 80 jednostek, tak, 80 jednostek. Pamiętajcie, że działanie Lantusa rozbije się na 24 godziny. Także 80 jednostek nie jest dużo. Też nie stosuję Lantusa typowo, żeby kontrolować cukier, a dni partii priorytetowych, żeby jak najwięcej glikogenu, składników odżywczych, aminokwasów dostarczyć do mięśni, tak? Czyli w dni nóg jest ten Lantus. Wtedy przyjmuję go z rana,
Noworapid we wszystkie dni treningowe. 15 jednostek do śniadania, 10 jednostek przed treningiem, bezpośrednio przed treningiem i 15 jednostek do posiłku potreningowego. W dni wolne nie ma w ogóle insuliny. Metformina SR długa, długo działająca, 500 mg na noc, codziennie. Hormon wzrostu 10 jednostek dziennie, w dni wolne 5 jednostek rano, 5 jednostek pod wieczór, około 19-18. A w dni treningowe cała dawka, całe 10 jednostek bezpośrednio przed treningiem. To pozwala mi między innymi kontrolować dobrze cukier, ponieważ hormon wzrostu jest już wieczorem nieaktywny, także poranna glikemia jest bardzo dobra, zresztą jak widzieliście na początku filmu. Nawet przy takich dawkach jak 10 jednostek i więcej. Hormony tarczycy przyjmuję takie spore dawki hormonu wzrostu, sporo czasu, także jest już sola mi niezbędne. Także 30 mg, 30 mikrogramów T3 i 100 mikrogramów T4 dziennie. I to by było w zasadzie na tyle. Tak to wygląda. Nie będziemy tutaj oszukiwać nikogo. Prawda jest taka, że gdzieś tam w wadze super ciężkiej w okresie masowym większość zawodników właśnie stosuje dawki rzędu między 2,5 do 3,5 nawet gramów, do 4 gramów, więc wiadomo, są tacy, co biorą więcej, biorą mniej, ale gdzieś ta taka średnia to jest 2,5-3 grama tygodniowo. I tutaj nie ma co się oszukiwać, że robimy masę na TRT, bo to jest po prostu niemożliwe, jeżeli ktoś to chce sobie to sprawdzić. To jeżeli przyjmował, powiedzmy, nie wiem, normalnie 2-3 gramy środków anabolicznych, niech sobie zejdzie na 250 mg i wróci za 6-8 tygodni i powie, czy wygląda lepiej, czy wygląda gorzej, czy jest słabszy, czy silniejszy. I wtedy niech sobie uświadomi pewne rzeczy i zweryfikuje, jaka jest prawda, a co się mówi w rzeczywistości. Także to chyba na tyle. Myślę, że nagram też Wam dzień średni, bo to jest dzień wysoki. Jak on wygląda? Jest w nim trochę mniej węgli, bo 200 gram mniej. Dzisiaj mam prawie 1200, tam jest prawie 1000. Jeżeli będzie się Wam podobało, to nagram, jeżeli będziecie chcieli. Przy okazji też nagram inny trening. Myślę, że tutaj po prostu napiszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Czy klatkę i barki, plecy, czy może dwugłowę, bo w sumie tyle treningów zostało w tym tygodniu. Także co? Tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Po więcej informacji, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie oczywiście w komentarzach. Zapraszam też na forum True Bodybuilding. Tam można zadać każde pytanie, każdy dostanie odpowiedź. No i co? Zapraszam też do sklepu, bo niedługo, dosłownie, myślę już na dniach, ruszają Extreme Cookies od mojej Ani, także będą tam do kupienia online. I co? Mam nadzieję, że podobało się, jeszcze raz powiem, powtórzę się. No i zapraszam, myślę, na kolejne vlogi, bo będziemy teraz działać, myślę, nagrywać też z Muscle Power. Mamy też Dawida teraz, Czechowicza w teamie, także myślę, że jakieś wspólne nagrania też zrobimy. No i co? Do zobaczenia, do usłyszenia następnego razu.